Witamy was wszystkich serdecznie. Cześć Lechu. Cześć, witajcie wszyscy. Jesteśmy dzisiaj w Centrum Kapitalizmu, największa konferencja wolnościowa w kraju, Weekend Kapitalizmu, połączona razem z bitcoinową imprezą Bitcoin Film Fest, która odbywa się w kinie, w kinotece, a zapraszamy wszystkich na Weekend Kapitalizmu do Palladium. Większość z was pewnie nie wie, ale każdy, kto odwiedza konferencję, dostaje voucher lightningowy, może sobie skanując QR kod wciągnąć środki w bitcoinach na swój wallet w bardzo prosty sposób. Dzięki tutaj z pomocą przyszło usługa LightSats, także bardzo fajnie się to sprawdza i można rzeczywiście... A ile można dostać od razu zbrać? Są 25 zł w lightningu, więc kurde, no oczywiście tutaj na konferencji można w barze płacić bitcoinami, więc jest o co walczyć. Od razu można na piwo wydać. Tak, tak, ale o ile teraz piwo w tutaj, Warszawie? Nie wiem, ja nie piję piwa, więc powiem ci tak, dobra, pytam tutaj różnych sprzedawców książek, czy przyjmują płatności w bitcoinach, oni mówią, że generalnie tak, ale nie wiedzą, jak to rozliczyć księgowo, musieliby się zapytać księgowego, więc to są tego typu problemy, takie zawsze przyziemne dosyć, więc jak tutaj wszyscy mówią o wolności gospodarczej, o swobodzie obrotu, tak w praktyce wychodzi na to, że nie wiem, czy mogę coś zrobić, bo muszę zapytać najpierw księgowego. Więc tak to wygląda wolność gospodarcza. Więc no właśnie, 14 lat kraju... Bitcoin na ziemi i jeszcze nie umiem go rozliczyć za transakcję zwykłą. Także, no, ale widzisz, taki Coinbase pytał się non-stop, czy może coś zrobić. Chciał być tutaj hop do przodu, być super uregulowany, a i tak mówią mu, że łamie prawo, więc... I się nie dowiedział. Tak. Pytał się i się nie dowiedział. No tak, a mówimy o tym, że w tym tygodniu. Właśnie zacznijmy od tematu odcinka, może, bo tak przeskoczyłeś do Coinbase'a, a widzę, że już tam się zaczęła konkurencja wgrywać z tyłu u ciebie. Jakieś światło ci montują, także widzę, że jest ekipa. W tym tygodniu temat odcinka, kiedy Bitcoin za milion dolarów, czyli dlaczego bardziej ukradł pomysł mojej i Michała Grzybkowskiego książki. Pewnie przeczytał naszą książkę i stwierdził, że to jest świetny pomysł, że Bitcoin będzie wart milion dolarów. No i złożył oficjalny zakład. Pewnie wielu z was już o tym słyszało, ale na Twitterze Balaji to jest w ogóle gość, który ma 3 doktoraty, więc nie można tak pominąć go zupełnie. To jest człowiek, który przewidział globalne lockdowny, to jest człowiek, który dużo przewidział w kwestii samej pandemii, jest szanowanym wykładowcą, jest zresztą współtwórcą Coinbase'a, no i inżynierem, także i ekonomistą, także to jest człowiek, który jak coś mówi, to czasem warto go posłuchać na pewno, jak coś mówi. No i 17 marca ogłosił, że przyjmie zakład, że w ciągu najbliższych 90 dni Bitcoin osiągnie wartość miliona dolarów. To było 17 marca, czyli tuż przed naszą poprzednią kwarantanną. Postawił taki zakład i zakład założył się z 2 osobami i w sumie jest założony o 2 miliony dolarów, które zostaną wpłacone na escrow, a następnie później zostanie rozwiązany zakład za 90 dni. No i to oczywiście wywołało falę i publikacji. Teraz Balaji chodzi po wszystkich podcastach, udziela wywiadów, pisze o tym oczywiście każdy większy outlet newsowy, chociaż mam wrażenie, że raczej jest temat w mainstreamie ciut przemilczany, pomimo tego, że wywołał ogromne zamieszanie na rynku. No i teraz co z tym, dlaczego Balaji tak twierdzi, bo to myślę, że to jest najistotniejsze. Balaji twierdzi po pierwsze, że podwyższenie stóp procentowych doprowadziło do ogromnych niezrealizowanych strat po stronie rozliczeń bankowych, czyli banki po prostu mają toksyczne aktywa w postaci obligacji, które są przecenione i warte mniej niż powinny być, co doprowadzi do tego, że banki nie mają pieniędzy, żeby wypłacić swoim klientom, czyli de facto są niewypłacalne. No i to, co widzimy, ten kryzys bankowy to jest pierwszy krok, a za chwilę to się rozleje na wszystkie inne banki. Fed będzie zmuszony zmonetyzować ten dług, czyli pod zastaw tych obligacji, które są mniej warte niż po ile były kupowane, Fed będzie dawał pożyczki, czyli pod
czyli pod obligację, która jest pożyczką, da pożyczkę i tak sobie dobrolować ten dług po to, żeby ratować banki, no a to doprowadzi bankrany doprowadzą do tej monetyzacji i w konsekwencji będzie dodrukowane kolejne tryliony dolarów, żeby dostarczyć płynność i to, co zawsze, żeby ratować nas i wszystkie instytucje finansowe. I w ciągu 90 dni ma dojść do miliona dolarów. Co, Lechu, myślisz na ten temat? Słuchaj. Myślę tak. No właśnie, widzę, tak. Mamy mema z Jeronimem Powerem, który się wcielił w kogo? Kto to był? Jakiś Scarface. Król narkotyków, tak? Scarface. Klasyk. No tak. Ale zadziwiające jest to, czego mało kto się spodziewał. No przecież kryzys dotyczył amerykańskiego sektora bankowego, a nagle okazuje się, że nam i Credit Suisse spadł, i teraz tak zwane ubezpieczenie na przeciwko upadłości czy bankructwa w banku Deutsche Bank nagle wyskoczyły na podobne poziomy, jak było wcześniej z Credit Suisse. Także Deutsche Bank też jest zagrożony, trzeba go dopomagać. Podobno Fed właśnie udzielił jakichś gigantycznych pożyczek europejskiemu sektorowi bankowemu, żeby tutaj nie doprowadzić do jakiegoś załamania. No głównie ciekawostka jest taka, bo okazuje się, że bardzo dużo banków na całym świecie ma obligacje skarbowe USA. I jeżeli te banki europejskie są na przykład w trudnej sytuacji i też są na przykład zmuszone do sprzedaży tych obligacji, to Fedowi bardzo zależy na tym, żeby oni jednak nie sprzedawali tych obligacji, prawda? I trzeba im też... No bo dump tych obligacji tak naprawdę tylko pogorszy sytuację, każdy dump. Także no i dokończmy się, bo to chciałem tylko dopowiedzieć. No i okazuje się, że to są wszystko naczynia połączone i już wczoraj na przykład też nawet zaczyna to dotykać naszego polskiego podwórka, bo nagle rating mBanku został obniżony przez jeden z agencji ratingowych, więc no a mBank jest zależny od jednego z chyba bodajże od Commerzbanku. Nie słyszałem o tym, żeby Commerzbank miał kłopoty, ale nagle wiesz, rating na jednego z polskich banków, ważnego z polskich banków jest obniżany, więc pytanie, czy ten kryzys nie dotknie również polskich banków, które mają swoje własne problemy związane przecież z kredytami frankowymi. No właśnie, więc, i teraz... No, sytuacja jest rozwojowa, więc... Wygląda to bardzo, bardzo, bardzo dziwnie. A to jest, wiesz co, bo jesteśmy świadkami, ja to mówię, koniunkcji wielu, wielu trendów, które się rozwijały przez wiele lat, bo mówi się o tym, że to jest, wiesz, oczywiście tutaj my powtarzamy regularnie jakieś teorie spiskowe, często się objawiają później jako prawda, nie teorie spiskowe, ale może ta nie jest akurat. Ale wiemy o tym, że na jesień FedNow ma ruszyć, czyli system rozliczeń cyfrowych Federalnej Rezerwy, gdzie po prostu obywatele będą mieli konto w banku centralnym. Czyli nagle się okaże, że nie będzie już problemu z bankranem, no bo bank centralny zawsze będzie wypłacalny. Trzymanie pieniędzy na takim koncie będzie oprocentowane, tak jakbyś trzymał na przykład jakieś obligacje, bo to tak naprawdę, kiedy wpłacasz pieniądze do banku centralnego, to tak jakbyś trzymał w sumie jego obligacje, bo bank centralny się u ciebie zadłuża, więc daje ci jakiś procencik. Więc to jest takie, zdaje się być proponowane remedium na to, co się właśnie dzieje w sektorze bankowym, więc zdaje się to być troszkę jakby albo przewidziane. Może ktoś, wiesz, już od lata temu w Fedzie pomyślał sobie, to na pewno się tak rozwinie, trzeba będzie mieć taki system, żeby ludzie mieli konto w Fedzie. No i zaczęli wtedy długo nad tym pracować. A do tego w tej całej koniunkcji dochodzi do zamykania on-rampów Bitcoinowi, czyli Bitcoin jako taki ostateczny bankran, no bo tak mi się wydaje, że to jest dobre określenie na Bitcoina, bo gdzie uciekać z pieniędzmi z banku? Gdzie tak naprawdę uciekać? Do fizycznego złota można uciekać do nieruchomości, ale nieruchomości są na krawędzi totalnego krachu. Można uciekać do akcji, ale akcje to też widzimy, że to jest ogromne ryzyko i tak naprawdę trudno znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, gdzie można uciec. I Bitcoin
gdzie w erze tego cyfrowego pieniądza, gdzie bankran wygląda tak, że nie ustawiają się ludzie w kolejkach, tylko po prostu klikają guziki w aplikacji mobilnej, żeby przelać pieniądze do innego banku, to Bitcoin zdaje się takim ostatecznym cyfrowym bankranem. No i mamy stronę BitSignal, która powstała z inspiracji Balaziego, tak? Mikrofon Lechu. No właśnie, więc my możemy sobie tutaj z boku obserwować, co się dzieje. No nie mamy na to wpływu. Wszyscy ci, którzy są akcjonariuszami banków europejskich, amerykańskich, no to pewnie mają są w trochę mało komfortowej sytuacji. A ci, co posiadają bitcoiny, no to paradoksalnie mogą czuć się bezpiecznie, tak? No bo my tutaj bitcoin, znaczy można by powiedzieć, że ma ekspozycję na sektor bankowy i to, czego na pewno możemy się spodziewać, to to, że ranny tygrys w postaci Fedu czy całego systemu bankowego, ale głównie mówimy tutaj o rezerwie federalnej, taki ranny tygrys będzie teraz kąsał i to już widać. Widać, tutaj są naciski, tutaj próba oskarżania firm kryptowalutów o cokolwiek. SEC tutaj z byle pozwami wychodzi do każdego. Tutaj się Justina Sana pozwali. Coinbase aresztowali w końcu tego, tutaj odmawiają bankom, jest jeden właśnie teraz nowy bank, któremu właśnie odmówiono dostęp do FedNow, więc ten ranny tygrys będzie teraz bardzo, bardzo kąsał i będzie próbował wam utrudnić korzystanie z Bitcoina, korzystanie z, nie wiem, no będzie bardzo, bardzo, teraz się zaczyna ta wojna, teraz zaczyna tak, się to jest właśnie cała batalia. Krok, tak? Próba charakteru. Czwarte stadium żałoby, tak? Czyli jakaś walka. No i później będzie zaakceptowanie rzeczywistości, nas będzie czekać. To pytanie, ile to będzie trwało? Czy to będzie trwało 2, 3, 4, 5, 10 lat, ale prędzej czy później zwyciężymy. A tutaj Samuel pyta, jaki krach na rynku nieruchomości? Proszę cię bardzo, przecież nieruchomości są napompowane jak cholera, a akcja kredytowa zwolniła jak do zera praktycznie. No oczywiście to przesadzam, ale akcja kredytowa zwalnia, więc niestety, ale rynek nieruchomości czeka na załamanie, więc tutaj wiele banków, dużych instytucji, wszystkie te BlackRocki mają uwalone pieniądze po łokcie w nieruchomościach, które zawsze były bezpieczne, a tu się nagle okazuje, że najlepsze nieruchomości na świecie, w San Francisco, w Nowym Jorku, nikt nie chce ich wynajmować, tych komercyjnych, no bo po prostu jest recesja, nikt nie ma pieniędzy, żeby się rozwijać, chcą się uwalniać od wysokich czynszów, startupy, małe, średnie firmy, także wygląda na to, że rynek nieruchomości czeka mocne topnięcie, porządne, no więc nieruchomości też nie są bezpieczne. No a jeżeli dojdzie do hiperinflacji, no to w czym wtedy trzymać? W czym? No właśnie, chyba zostaje jedyna nadzieja. Także to tak jak w tym memie, który chyba zresztą pokazywaliśmy tydzień temu, nie? Że zobacz, tatusiu, tam gówno się rozlewa w Normilandzie. Spokojnie, syneczku, my mamy bitcoiny. Także myślę, że ten mem jest wiecznie, wiecznie prawdziwy. A poza tym, rebus dla was wszystkich, proszę za bardzo. Mała krzyżówka. Proszę dokończyć zdanie. Lechu, zdradź rozwiązanie zagadki. Beaches in the future. Brawo. Beaches in the future. 300 dolarów. Beaches in the future. Tak jest. Planowany chaos. Nie, widziałeś, co się dzieje w Paryżu? Znaczy, wiesz, no... Bo w Paryżu strajkują, oczywiście wiesz, strajkują miliony ludzi. Wczoraj strajkowało 1,5 miliona ludzi, z czego 800 tysięcy w samym Paryżu. Oczywiście protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, ale to wszystko, to niby jest oficjalny powód, ale tak naprawdę gniew jest ogromny. To są zdjęcia z ulic Paryża, ponieważ od 2 tygodni zakłady utylizacji śmieci nie wywożą śmieci z Paryża w ramach protestu. I każdy turysta, który tam przyjeżdża, jest świadkiem po prostu jakichś średniowiecznych scen, gdzie ludzie po prostu wynoszą śmieci, gdzie się da, ulice zawalone są śmieciami, bo po prostu nie ma już gdzie ich wynosić, a śmieciarze ich nie wywożą.
Przecież to może doprowadzić do jakiejś katastrofy ekologicznej tam na miejscu. Bójki oczywiście na porządku dziennym z policją, także Francja tak jak od lat już była siedliskiem protestów, niepokojów społecznych, walk ulicznych z policją, to tak teraz jest, do tego dochodzi jakiś ogromny śmietnik, który pogrąża Francję w jeszcze większym kryzysie. No a Francja musi podnieść ten wiek emerytalny, no bo jest przecież na krawędzi kryzysu demograficznego. Także to jest jedyny ratunek dla nich, żeby nie załamał się system emerytalny, przez co też finansowy pewnie całego kraju, nie doszło do bankructwa Francji. No więc dzieje się dużo. A w Polsce jak tam? Protestujecie czy nie protestujecie? Czy nie macie jeszcze powodów? Lechu? Słuchaj, no w Polsce tylko protestuje się właśnie, kiedy odbiera się, zresztą chyba wszędzie na świecie, jeżeli odbierasz komuś jakiekolwiek przywileje, to wtedy dopiero są protesty. Jeżeli pogłębią się, jeżeli jest źle, to wszystko jest okej, tak? Ale jeżeli naraz, nagle teraz ktoś by chciał odebrać, nie wiem, 500+, no to wtedy miałbyś protesty na ulicach na pewno. No właśnie, i teraz to, co moim zdaniem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, może być czynnikiem, który wznieci ogromne niepokoje społeczne, to, co się dzieje w Kongresie, czyli przesłuchanie z tematu TikToka, ban na TikToku. To jest, słuchajcie, poświęciłem wczoraj 3 godziny, żeby przesłuchać tego przesłuchania, które było 7-godzinne. Nie da się tego słuchać, bo w ogóle nie wiem, jak to ująć. Wyobraź sobie bandę dziadków i babci, które zadają pytania prezesowi największej, najbardziej dynamicznie rozwijającej się sieci społecznościowej na świecie i zadają mu pytania pod tytułem, czy Twitter ma możliwość połączenia się z moim Wi-Fi. No tak, ma. Czyli chce pan mi powiedzieć, że TikTok ma dostęp do mojej sieci lokalnej w domu? Wiesz, takie po prostu zadaję mu pytanie, a czy TikTok przed deployem kodu robi review tego kodu? No tak, robi review i robi to kilka zespołów, zanim wypuszczą ten kod. A czy robi to między innymi zespół z Chin? No tak, mamy zespół w wielu miejscach na świecie i robi to wiele zespołów, bo to jest rozproszony. Wiesz, i jego udowadnianie, że nie jest koniem, to niesamowite, to jest tak męczące było do oglądania podczas 7 godzin, kiedy było wygłaszane, były expose tych wszystkich kongresmenów i zadawane mu pytania, ani razu, ani jeden z tych kongresmenów i kongreswomenów nie dał mu dokończyć zdania. To było obrzydliwe. To się ogląda po prostu, normalnie kamień się w kieszeni otwiera. Ani razu nie dano mu dokończyć zdania, nie dano mu odpowiedzieć na żadne pytanie. Po prostu tragedia. To była jakieś totalne show, które było, wiesz, wyreżyserowane przez Google'a i Facebooka, przez milionowe lobbystyczne łapówki. Niesamowite. A kiedy dano mu w końcu dojść do słowa i mógł wygłosić takie, wiesz, opening statement, nagle się okazuje, że TikTok w Radzie Nadzorczej ma z pięciu członków Rady Nadzorczej, 3 to Amerykanie. Wszystkie dane znajdują się w Ameryce. Wszystkie dane są nadzorowane przez amerykański zespół. I nagle się okazuje, że TikTok jest bardziej amerykańską firmą niż nawet singapurską, bo to nawet nie o chińską chodzi, bo jedyne połączenie TikToka z Chinami to jest to, że udział w TikToku ma Baidu, czyli firma chińska technologiczna, w której udział ma partia komunistyczna, czyli to jest tak przez kilka, wiesz, różnych podmiotów partia chińska teoretycznie może mieć wpływ i oni przez 7 godzin próbowali udowodnić mu, że partia chińska ma dostęp do wszystkich danych i rządzi TikTokiem i że tak naprawdę podsłuchuje i steruje kontentem po to, żeby mordować amerykańską młodzież. Obrzydliwie się to oglądało. Obrzydliwie. I szczerze mówiąc, to, co się później wydarzyło na TikToku, gdzie cały TikTok zareagował, całe spektrum, czyli bunt,
wyśmianie tych wszystkich dziadków, argumentacje, że ci kongresmeni w ogóle nie reprezentują ludzi. Ja jestem przekonany po tym, co widzę, że ban na TikToku to będą ogromne rozruchy w Stanach Zjednoczonych, gdzie co drugi Amerykanin używa TikToka. 5 milionów biznesów, małych i średnich, polega na TikToku po to, żeby szukać klientów, po to, żeby prowadzić sprzedaż, po to, żeby prowadzić marketing. I nagle oni chcą to zbanować? Człowieku, to może być czarny łabędź. Dodatkowo jeszcze czarny łabędź tych wszystkim, całym tym rozpierniczu. Ale to ma jeszcze ten... Bo to jest jeszcze dosyć istotne, te przepisy, które chcą wprowadzić, to one nie dotyczą tylko TikToka. One mogą mieć bardzo duże konsekwencje również dla Bitcoina. Jeżeli tutaj mówimy o tym, o zagrożeniach dla Bitcoina, o tym, czy Bitcoin jest faktycznie na tyle silnie zdecentralizowany, na tyle odporny na ataki, to tego typu przepisy, tego typu legislacja może być faktycznym testem tych zdolności albo tych możliwości, prawda? Tak, no bo w ramach tego przesłuchania oczywiście jest proponowana ustawa, która ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa cyfrowego Stanów Zjednoczonych. Jak się wczytamy, to już pierwsze paragrafy okazuje się, że mówią, że wszystko, co zagraża bezpieczeństwu systemowi cyfrowego, cyfrowemu systemowi Stanów Zjednoczonych, jak i infrastrukturze oraz dystrybucji informacji w Stanach Zjednoczonych może zostać na podstawie tej ustawy zbanowane, ograniczone może być dostęp, może być, tu jest cały szereg działań wymienionych, które mogą być zastosowane przez różne, agencje rządowe. Nagle się okazuje, że ta ustawa to jest jakieś totalne, jeszcze większe, gorzej niż covidowe gówno, które może totalnie zgładzić tak naprawdę wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, może zdusić wolność transakcji. Stany Zjednoczone to już od dawna zmierzają w kierunku jakiejś totalitarnej dystopii, także Balaji, który nawołuje do tego, żeby za wszystko, co się ma, kupić bitcoiny i uciec ze Stanów Zjednoczonych do jakiejś przyjaznej legislacji, jakiegoś przyjaznego rządu, czyli tam Dubaj, czy tam Texas, Florida, które niby teoretycznie są przyjazne bitcoinowi, czy krypto, czy Paragwaj. Zachęcam. Zapraszam do Paragwaju. Tutaj wszyscy mają to gdzieś. Także Balaji, no... Argumentów za zakładem Balaji jest całe mnóstwo. Moim zdaniem ban na TikToku, w ogóle cała ta komisja, gdzie tam było kilkanaście tych kongresmenów, cała była totalnie anty-TikTokowa. Niesamowite to było. To było niesamowite. Najlepszy tekst, jaki usłyszałem. Słuchajcie, jak ktoś z was używa TikToka, to wie, jak działa. Że na TikToku widzisz to, co po prostu algorytm twierdzi, że może cię zainteresować, tak? I kongresmen jeden mówi: niech mi pan wytłumaczy, dlaczego jak ja wchodzę na TikToka, to widzę tańczące dziewczynki, jakichś zboczeńców promujących homoseksualizm i transseksualizm. I ta mina tego prezesa TikToka, żeby już go kusi, żeby mu powiedzieć, no najwyraźniej to pan lubi oglądać. Kurde, ja pierdzielę. Już nie, on mistrz, poker face'a, jeśli chodzi o tego prezesa TikToka. Niesamowity mistrz. Nawet to nie była komedia, to była jakaś totalna żenada. Całe to wysłuchanie TikToka w tym kongresie. Nie polecam obejrzeć. Polecałbym obejrzeć na przykład wystąpienie 3-minutowe samego prezesa TikToka, który miał 3 minuty, żeby na taki statement, takie oświadczenie swoje na początku. To też daje trochę do myślenia. No właśnie. I poszedł w międzyczasie. W międzyczasie jeszcze dochodzi nam to, że tak, za chwilę będziemy mieli gościa. Natomiast tutaj jeszcze okazuje się, że do nowej ustawy AML-owej europejskiej wróciły zapisy dotyczące
używania portfeli niekastodialnych, czyli tych, które nie wiem, nie są powiązane z jakąś giełdą, czy nie są kontrolowane przez jakiś podmiot trzeci. Więc okazuje się, że ta Imperium kontratakuje, jednak w nowej ustawie no chcą jednak zakazać może używania tego typu portfeli. Ale to oni wprowadzają limit, nie? Tylko do 1000 euro, nie? Jakoś tak, że możliwe są te transakcje, ale możliwe są do 1000 euro, bez jakichś tam pewnie weryfikacji większych. W praktyce skończy się, jeżeli będziesz chciał przy większych kwotach korzystać ze scentralizowanych giełd, to prawdopodobnie będą to tylko i wyłącznie szwajcarskie giełdy, które są poza Unią Europejską. Jeszcze teoretycznie są poza, prawda? Bo ta Szwajcaria znana ze swojej wolności systemu bankowego jest teraz trochę w kryzysie, no bo Credit Suisse, który leci na łeb, na szyję, który jest szwajcarskim bankiem. Wiesz, teraz mieliśmy ciekawy dramat w momencie, kiedy tydzień temu w niedzielę, prawda, kiedy Credit Suisse był przejmowany przez UBC, który też jest szwajcarskim bankiem, no to amerykańskie banki chciały skupić Credit Suisse, ale na szczęście szwajcarski bank, regulator się nie zgodził, bo to by przecież tak naprawdę podważyło w ogóle sens istnienia systemu szwajcarskiego bankowego, bo przecież jeżeli on należy teraz do Amerykanów, no to już nie jest szwajcarski. No ale na szczęście UBC z dnia na dzień kupiło Credit Suisse i to jest, i co jest najlepsze, bez pytania udziałowców, akcjonariuszy, bez pytania najważniejszych osób podjęto decyzję, że UBC kupuje Credit Suisse, czyli totalnie gówno w papierku zapakowane, z toksycznymi aktywami, z największymi skandalami, wszystkimi prania brudnych pieniędzy, przełknął to koleżeński bank w Szwajcarii. Po prostu totalna jakaś żenada się dzieje na rynku szwajcarskim. No i tak jak tutaj piszecie, że Szwajcaria ma sery z dziurą, zegarki z dziurą, no i teraz na ten datownik, ale teraz ma system bankowy z dziurami. No, także gówno się rozlewa i nawet w Europie widzisz, próbują ograniczać ten on-ramp i off-ramp na Bitcoinie. No ale to już przewidywaliśmy, nie, Lechu? Myśmy już od lat mówili, że tak właśnie będzie, że będą próbowali mówić, że to właśnie wina Bitcoina, ale ma to ciekawostka też, że narracja, że to wina Bitcoina ucichła, nie? Raczej przebiła się ta narracja, że to jest wina stóp procentowych. To jest chyba pocieszające trochę, nie? Że wiesz, że SVB upadło, że Silvergate upadł, to nie mówi się, że przez Bitcoina czy krypto, tylko raczej mówi się, że przez wysokie stopy procentowe, na co Fed przychodzi przedwczoraj i podnosi stopy procentowe, prawda? No. I co ty na to, Lechu? No ale zobacz, te stopy procentowe wcale nie są jeszcze wysokie, a to już jakie reperkusje powoduje, jakie problemy, jak ten system był wrażliwy, po prostu drobna podwyżka stóp procentowych, no umówmy się, 6% czy 5%, no to 5,25, historycznie to nie są jakieś, znaczy 5, tak, to 5, nie są 0. jakieś wysokie stopy procentowe, ale przez tyle lat trzeba było właśnie obniżać te stopy procentowe, żeby ratować system bankowy, całą gospodarkę. A teraz nie dość, że gospodarka była w kryzysie, no to jeszcze na dodatek się podwyższyło stopy procentowe, więc to już jest, nie wiem, no wiesz, no w latach 90. czy tam w latach 80. przecież podwyżka stóp procentowych. Co tu się dzieje? No witajcie, tutaj mamy... To jest Szczepan Wentyn? Organizator weekendu... Cześć. Organizator weekendu kapitalizmu. Tak jest. To powiedz nam, czy można tu płacić bitcoinami. No w większości przypadków można płacić tylko bitcoinami, jak za nasze książki, koszulki, czy nawet piwo na barze. Jak ktoś chce, to i zapłaci fiatami, ale poniesie wyższą cenę. O, proszę bardzo. Gallery event jest fajny. Mamy tutaj, już pewnie Lechu coś powiedział. Jest nas... Przecież do mikrofonu. Jest tu ze 300 osób. Jest dość zbitcoinowany ten event, nie tak mocno jak Bitcoin Film Fest, no ale są to wydarzenia idące w parze, więc na szczęście i polscy libertarianie, którzy tego Bitcoina nie znają, mogą sobie pójść na obejrzeć filmy do kinoteki, ale też bitcoinarze często z Europy, bo dużo ich przyjechało,
na Filmfest mogą przyjść na Weekend Kapitalizmu i zobaczyć, jak tutaj rośnie nam ruch wolnościowy w Polsce. No i bardzo fajne wykłady są. Także fryzjer powiem, nie przyjmuje BTC. No słuchajcie, nie chciałem wydawać satoshi na fryzjera. No. Szkoda, prawda? I tak się, jak się zetnie, to i tak odrosną. Okay. Fajnie, fajnie. Cieszymy się, że jest jakiś jeszcze zalążek, jakaś taka także drobna resztka, która tam... Może będę miał jakiegoś gościa związanego z... O, tutaj mamy obok pana Dziambora, więc wszyscy są tutaj, jesteśmy po prostu w... Dawaj Dziambora, dawaj Dziambora, proszę. Tak, tak. Panie pośle! Może teraz... Panie pośle, tak. Weź go zawołaj. No co? Przepraszam bardzo. Także może się uda Dziambora. Dajcie pytania jakieś, jakie byśmy mogli posłowi zapytać. Zapytać go ostatnio na TikToku. Działa mocno. Fajnie widzę. Naprawdę politycy prawicy bardzo kreatywnie starają się podchodzić do wykorzystania nowoczesnych mediów społecznościowych i wydaje mi się, że najbardziej innowacyjnie do tego podchodzą. Przynajmniej może dlatego tak myślę, ponieważ TikTok mi nie podsuwa lewackich działaczy ani polityków, także może dlatego nie widzę ich, chociaż staram się być otwarty na wszystkie. Cześć, tam uśmiechnijcie się do zdjęcia, bo zdjęcie mamy z tyłu zrobione. No i ja bym go zapytał nie o czym, co myśli o kryptowalutach, może czy posiada bitcoiny, to jest dobre pytanie, ale czy... Co myśli o prospekcie w ogóle Bitcoina w Polsce? Czy jest w ogóle jakaś nadzieja na to, że Polska się otworzy na Bitcoina? No nie? Tak patrząc od środka tego całego pierdolnika na wiejskiej, co myśli na ten temat, jak ta przyszłość? Wiesz, to jest dosyć skomplikowane pytanie. Wiesz, dotychczas politycy, nawet ci, którzy byli pozytywnie nastawieni do Bitcoina w Polsce, no to nie chcieli mówić na ten temat, żeby właśnie nie prowokować negatywnej dyskusji na ten temat. Także z tego, co dotychczas wiem, to tak to wyglądało w praktyce. Czyli założenie jest takie, na że na zasadzie ciszej jedziesz, ciszej będziesz, dalej będziesz. Nie? Tak, tak. No coś w tym jest. No. Poza tym, wiesz, niewielu ludzi jakby na świecie obchodzi dyskurs polityczny w Polsce, nie? Na temat Bitcoina, bo Polska to jest jednak ogon, że tak powiem, geopolityki. Ale na końcu tego ogona geopolitycznego jest Paragwaj, także spokojnie. Ja jeszcze dalej jestem w łańcuchu niż w Polsce. No dobra, to co, przechodzimy do tematów bieżących, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo dzieje się w zakresie sztucznej inteligencji bardzo dużo. Na pewno wielu z was czuwa. Tydzień temu mieliśmy wyjście nowej wersji ChatGPT, czyli wersji 4, a już od tego czasu doczekaliśmy się mnóstwa innowacji, ponieważ po pierwsze Bing wprowadził możliwość generowania obrazów w swoim Bing czacie. Wiemy o tym, że Bing już od jakiegoś czasu korzystał z GPT-4. Teraz dodano możliwość generowania obrazów w Bingu. Także Bing zdaje się być priorytetyzowany przez OpenAI, bo zintegrowano tam, nie wiem czy to DALI i 2, czy to jest raczej jakiś model Microsoftowy do tego, ale chyba wygląda na to, że tak, jest napędzany DALI i wersją od OpenAI, która generuje obrazy, także zaczynamy wchodzić w miejsce, gdzie ten model może widzieć obrazy, może tworzyć obrazy, rozumieć obrazy, komentować je, czyli kolejne medium. No i tak jak tu piszecie już w komentarzach, oczywiście, i to jest zdecydowanie większy news, czyli to, że ChatGPT wprowadziło pluginy, czyli taki App Store tak naprawdę dla ChatGPT. To jest ogromny krok do przodu, bo tak jak narzekaliśmy, że GPT nie ma dostępu do internetu, tak teraz pluginy sprawiają, że każda, nie wiem czy widziałeś jak wygląda mniej więcej implementacja ChatGPT w twoim SaaSie, w twoim serwisie. Widziałeś to, Lechu, jak to wygląda? De facto
jak już masz API jakieś, wystawiasz, to jedyne, co musisz zrobić, to zainstalować prosty plik JSON-owy u siebie, który się nazywa konkretnie, czyli tam, nie wiem, OpenAI, chyba API czy coś takiego, gdzie API wchodzi na tą twoją stronkę i od razu, tak jak, nie wiem, tak jak są te pliki robot.txt, prawda, który służy do listowania tej strony w Google, czy służy jakby do kierowania ruchu robotów indeksujących strony, tak tutaj OpenAI będzie na zlecenie użytkownika wchodzić sobie na stronę tej usługi i od razu będzie rozumiała, jak korzystać z tego API. To jest w ogóle bardzo prosta implementacja. Już w tym obszarze rozpoczęły się wojny rdzeniowe, bo pluginy ze sobą walczą i robią tak zwany prompt injection, czyli na przykład w tym tekście instrukcji piszą, że nie będziesz używał innych pluginów do tego celu. Czyli od razu sztuczna inteligencja nie będziesz używała zupełnie jakichkolwiek innych pluginów do tego. Tutaj chyba właśnie serwis, który zajmuje się wyszukiwaniem hoteli i wycieczek, to właśnie w ten sposób zrobił, więc to już widzimy, będą ze sobą te wszystkie systemy walczyć. Tak, tak. Dokładnie. To jest... No, notabene Expedia przyjmuje płatności w bitcoinach. Tak, to jest w ogóle cały czas, prawda? Bo to jest jeden z niewielu serwisów, który to robi, ale pluginy otwierają ChatGPT na zupełnie nowy level. Generalnie, jeżeli ktoś z was korzysta z ChatGPT, a jeszcze nie ma wykopionego ChatGPT Plus, to powinien to zrobić, bo to jest tylko $20, no i generalnie dostajemy dostęp do jakiejś supermocy, także $20 miesięcznie, a mamy akces do GPT-4, mamy akces do właśnie pluginów, za chwilę będziemy mieli akces do modelów tych wizualnych, czyli do tworzenia grafik, interpretowania tych grafik, także multimodalność, zaraz nam jeszcze do tego wejdzie. No i wiecie, integracja ChatGPT z pluginami, to tylko może wyobraźnia nas ponieść, w jakim kierunku to może iść, bo to jest integracja z Zapierem, który przecież jest ogromnym silnikiem integracyjnym. Przez Zapiera ChatGPT można podłączyć do wszystkiego. Czy ChatGPT może mieć dostęp do wszystkiego de facto przez Zapiera, może rezerwować wam hotel, robić za was zakupy, chociażby wyobraźcie sobie, że z ChatGPT ustalacie sobie na przykład poprzez integrację plugina z YouTube'em, co wasze dzieci mogą oglądać na YouTubie, a czego nie mogą, więc no ja sobie wyobrażam milion możliwych integracji i ten ChatGPT wejdzie na zupełnie nowy level, wiecie, komunikacji i wchodzenia w świat internetu, także do tego te pluginy, tak jak w App Store aplikacje konkurują ze sobą po to, żeby docierać do klientów, tak tutaj będą konkurować ze sobą na bieżąco. Także to jest ogromny krok do przodu, kolejna rewolucja. To, co z bardzo ciekawych zjawisk, które ja spotkałem w tym tygodniu, to sytuację, w której pan doktor Mushtaq Bilal, doktor, opublikował bardzo ciekawy thread, tam nitkę na Twitterze, gdzie wyobraźcie sobie, że wytrenował ChatGPT, żeby myślało, że jest profesorem Stanfordu, a dokładniej mówiąc profesorem, który się nazywa Franco Moretti, i na podstawie użył eseju Franca Morettiego na temat, nie wiem, większych conjectures, cholera jasna, nie wiem, co to jest. Także jesteśmy dla normy, nikt tego nie zrozumie, więc to już jest wyższy poziom. Ale wyobraź sobie, okazuje się, że ten GPT-4 był w stanie więcej powiedzieć. No czekaj, nie spoileruj, bo Moretti. No właśnie, bo sam Moretti się odezwał do tego, do pana doktora Mushtaqa i powiedział, że zrobią eksperyment. I Mushtaq zadawał pytania ChatGPT, który wcielił się w niego, w tego profesora, i zadał mu pytania. Czyli na przykład pytanie brzmiało, z czym może mieć problem ze zrozumieniem, czego może mieć problem student, który czyta ten esej. No i pan
profesor powiedział, że student może mieć problem z literalnością świata systemów i petrarchaizmem, jakkolwiek to brzmi. A ChatGPT odpowiedziało, że z literalnością świata systemów, czyli to samo co profesor, ale jeszcze z analizą gatunków, formalizacją coś tam lingwistyczną, odniesieniem się do innych prac naukowych oraz do metodologicznego podejścia pana Morettiego, ale 2 z 5 trafił. W kolejnym pytaniu to samo. Moretti powiedział 3 rzeczy na pytanie, które co by rekomendował jako źródło do poszerzania jakby poznawania wiedzy na temat literalności świata systemów. Moretti oddał 3 pozycje, z czego ChatGPT dał 6 pozycji, z czego 3 takie same jak profesor. Czyli tak naprawdę na koniec dnia profesor przyznał, że de facto no GPT jest, oni są na the same page. Generalnie tak, on się zgadza ze wszystkimi rekomendacjami ChatGPT i więc ChatGPT był w stanie tak naprawdę rozszerzyć to, o czym mówił profesor. Masz tam jakiegoś gościa, widzę. Także, już tak, się zamykam. Mamy gościa. Tutaj mamy ze sobą Adama Danisza, który zajmuje, chodź tutaj bliżej do kamery, zajmuje się metaversem. Także powiedz mi, miałeś prezentację na temat metaversa i mówiłeś, że ludzie błędnie kojarzą metavers z Facebookiem, z Metą, że to nie o to chodzi, że ten jakby koncept został przez nich ukradziony i złe wyobrażenie. Dlaczego? Na czym polega różnica faktycznie? Co masz na myśli? No, tak jak mówiłem w wystąpieniu, że jak spojrzymy na definicję metaverse, to jest świat wirtualny, który odwzorowuje nasz świat rzeczywisty. Czyli to jest świat wirtualny, w którym możemy... Bo jaka jest najważniejsza instytucja z naszego świata społecznego, bez której nie ma społeczeństwa, nie ma cywilizacji, nie ma żadnego ludzkiego działania, nie ma niczego, nie ma żadnej aktywności. Własność, tak? Tutaj jesteśmy na weekendzie kapitalizmu, więc my powinniśmy rozumieć to najbardziej ze wszystkich, że własność to jest podstawa istnienia społeczeństwa czegokolwiek. I w definicji metaversu najważniejsze jest to, żeby była ta własność na blockchainie. I dlatego ten termin w ogóle metaversum się pojawił. Dopiero od pojawienia się blockchaina, pojawienia się NFT-ków, to jest chyba kanał o Bitcoinie, tak? Więc tak. Tutaj ludzie powinni rozumieć, co to jest blockchain, co to są NFT-ki. Natomiast i dlatego nikt nie nazywał takich światów wirtualnych jak Second Life, World of Warcraft, nikt nie nazywał ich metaversem. Ten termin w ogóle nie funkcjonował przed pojawieniem się blockchaina. On się pojawił dopiero teraz, dlatego że to dopiero blockchain, NFT-ki, ta własność umożliwia nam ten prawdziwy metavers. Natomiast Facebook nie używa blockchaina, więc jeśli będzie tam waluta w tym ich świecie, tego Facebooka, to ona będzie w pełni pod kontrolą tej korporacji. Jeśli będzie możliwość... Ale chyba nie musimy się już martwić, bo Facebook zaorał metaversach. Znaczy Meta zaorała Metę, tak? Już chyba wszystkich zwalnia, więc chyba nie musimy się tym martwić już, tak? Czy mamy się martwić? To znaczy nadal problem jest taki, że wszystkim się metavers kojarzy z Facebookiem, więc jak to będzie rosnąć na popularności, to pierwszy taki przystanek, do którego ludzie będą się rzucać, to jest ten Facebook. Natomiast ja mam nadzieję osobiście, tu nie zdążyłem tego powiedzieć na wystąpieniu, że tak jak ludzie uciekają z krajów socjalistycznych czy mniej wolnorynkowych, takich, w których są słabsze prawa własności, do krajów, które mają więcej wolnego rynku, silniejsze prawa własności, do krajów kapitalistycznych, zawsze tak jest, nawet lewicowcy tak uciekają, prawda? Do Szwajcarii. Tak, dokładnie. Wszyscy socjaliści czy tam komuniści uciekali do Szwajcarii zazwyczaj. No, zawsze tak jest, to tak wygląda emigracja, tam ludzie z Kalifornii do na przykład Teksasu czy Florydy później głosujące na demokratów, to jest zawsze to samo. I dlatego, że ludzie głosują nogami za tą silniejszymi prawami własności, za tą większą wolnością, to mam nadzieję, że ta Meta, tego Marka Zuckerberga, ona w końcu albo zostanie zmuszona przez rynek, przez konkurencję, przez nasz metavers, ten oparty na własności, albo do przyjęcia blockchaina, czyli jakby rynek ich zmusi, żeby stali się prawdziwym metaversem z tego fake metaversu, albo że po prostu konkurencja ich pokona, bo ludzie wybiorą... To powiedz mi, co na co dzień robisz? Co na co dzień robisz? Ja pracuję dla Freedom Publishing, to jest wydawnictwo książek, między innymi taki jak Standard Bitcoina. Tutaj wielokrotnie można było wygrać w programie książki Standard Bitcoina i inne książki, również Dlaczego Bitcoin, więc... Dokładnie, więc pracuję w tym wydawnictwie. Wcześniej założyłem Jordan Peterson Polska, więc promowałem Jordana Petersona w Polsce i jestem aktywistą na rzecz Hongkongu i mamy tam stoisko tutaj na tym evencie. I próbujemy aktywizować, a również
bo rozmawiamy o metaversie, prawda? Zwykle tego nie mówię, bo to, ale ze względu na temat naszej tutaj rozmowy, przyznam się, że inwestuję w startupy technologiczne z dziedziny Web3, tak, z blockchain od 2017 roku i właśnie skupiam się na Web3, NFT-kach, Metaverse, blockchain gaming i między innymi byłem wczesnym inwestorem Axie Infinity, takiej gry, która była pierwszą popularną grą blockchain na świecie. Tak się źle skończyło z Axie Infinity. Wiem, ale bo to były takie Angry Birdsy, tylko blockchaina, tak, i to samo, no, ale... Zanim się Axie Infinity skończyło, te Angry Birdsy, no to jednak stało się pierwszą grą blockchain w historii, która miała kilka milionów użytkowników, tak? No głównie w Azji, tutaj na zachodzie. Ale była scentralizowana. Nie, właśnie nie. Ona była normalna w tym sensie, że użytkownicy mogli posiadać te stworki i nimi handlować, te Pokemony. I dzięki temu właśnie ona się stała popularna w Filipinach, jeśli dobrze pamiętam, ponieważ nie twórcy gry, tylko gracze wzięli te stworki i jako, że mieli je na własność, to mogli zrobić nowy system jakby bez pozwolenia twórców, no bo jak ty masz samochód na własność, nie musisz się pytać jakiegoś centralnego komitetu, czy możesz kogoś podwieźć do domu, czy możesz wypożyczyć komuś samochód i tak dalej, tak? I to jest ten prawdziwy metavers, to jest ta wolność, to jest ta własność. I oni dzięki temu, że mieli te stworki w posiadaniu, mogli zacząć je wypożyczać, stwarzać te gildie i zaczęli rozdawać te stworki, tak jak ci wstrętni kapitaliści, tak, że tym biednym ludziom z Filipin, macie, pożyczamy wam nasze stworki, grajcie nimi, zarabiajcie nam pieniądze i się dzielimy zyskami. I oni zrobili taki duży ruch, bo w Filipinach, wiecie, jest płace są niższe, tak? Więc dla nich to się opłacało, dla tych lokalnych ludzi i ta gra wystrzeliła w Filipinach. I twórcy gry nic z tym nie mieli, tak? To było do czynienia. To byli gracze, którzy to zrobili. I to oni zrobili, że ta gra wystrzeliła. I cały metavers taki będzie. Możecie zobaczyć estymacje, ile będzie wart metavers. I tam są poważni ludzie z poważnych firm, poważni analitycy. Oni mówią, że metavers będzie wart kilka trylionów dolarów w przeciągu 5-10 lat. I normalny człowiek łapie się za głowę, co to jest niemożliwe, co oni biorą, nie? Ale poważni ludzie, poważni analitycy z poważnych firm. Dlaczego? My, na weekendzie kapitalizmu, wolnościowcy, powinniśmy to rozumieć, ponieważ wiemy, co się stało w drugiej połowie XVIII wieku, jak usunięto feudalizm, nasi przodkowie, ideowi, klasyczni liberałowie, jak usunęli feudalizm i wprowadzili prawa własności i to się stało, rewolucja industrialna, taki wystrzał PKB per capita. I to dokładnie to samo stanie się, jak wyjdziemy z cyfrowego feudalizmu do cyfrowego kapitalizmu, czyli do metaverse, tego prawdziwego. No, ciekawa. Ciekawa teza, ciekawa, jak to nazwać, może, nie wiem, no to jest wyzwanie na pewno, tak? No, ale mówisz, że biedni Filipińczycy byli w stanie wejść do metaversa. Nie, to była po prostu gra blockchain, to jeszcze nie był metavers. No ale to dobrze, no to, ale co się stało, dlaczego to nie koniec końców, co się stało z Axie Infinity? Mieli zły model biznesowy i zaczęli zjadać wartość w przyszłości dla zebrania graczy w danym momencie, tak? Czyli jakby oni nie myśleli długoterminowo. Czyli to było złe zarządzanie firmą. Ale są projekty, które myślą długoterminowo, tak jak na przykład Sandbox, Decentraland, to już jest metaverse, to już nie są gry, ale też powstaje, jeśli chodzi o gry blockchain, powstaje obecnie wiele gier blockchain. My tego na zachodzie tak bardzo nie widzimy, bo to raczej azjatyckie firmy w to wchodzą, inwestują i tak dalej, i one są znacznie bardziej otwarte na blockchain po prostu, na wykorzystywanie blockchaina, na blockchain gaming. I już powstaje wiele gier, wiele projektów, które będą miały model sustainable, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, czyli taki, gdzie będą myśleli o długoterminowym działaniu tego projektu. Nie daje Axie Infinity, że my jesteśmy tylko na jedną kwestię. Szczepan ma pytanie. Pytanie, nie wiem, czy się podzielisz słuchawką, czy nie. Czy ty sobie naprawdę wyobrażasz, że my będziemy z telewizorkami tak przed oczami siedzieć w domu i siedzieć w tym metaversie i spędzać tyle czasu, co na TikToku? Okej, po pierwsze... Oczywiście okulary VR... Mogę to zdjąć? Tak. Oczywiście okulary VR to jest taka, powiedzmy, rzecz, która się najbardziej kojarzy z metaversem, natomiast również metavers jest po prostu bez VR. To jest tak, jak dzisiaj
ktoś gra w zwykłe gry na płaskim ekranie bez żadnych okularów. Pierwsze duże światy Metaverse, które wymieniłem, Decentraland, Sandbox, one są właśnie takie. No, Szczepan ma nawet działkę w Decentralandzie. O, proszę. I również, i to nawet ten Mark Zuckerberg, chociaż go krytykowałem na swoim wystąpieniu, to tutaj muszę jedną rzecz jakby pochwalić go, że on również równolegle do tych okularów VR rozwija te okulary na te zwykłe, z którymi będzie nakładka na rzeczywistość i ludzie będą mogli sobie... Czyli augmented reality, tak? Augmented reality. Z AI połączone, to już w ogóle będzie... Ale będzie można normalnie wychodzić z domu z tym, sobie spacerować, czy mieć jakieś wartość i interakcje z tego, że się wyszło z domu, tak? To nie będzie tak, że będziemy tylko zamknięci z tymi goglami VR w domach. Jak kto chce, tak? Jak im bardziej wolnorynkowe społeczeństwo, tym ludzie będą mieli więcej wolności działania. Natomiast im bardziej socjalistyczne, im bliżej tej dystopii Światowego Forum Ekonomicznego, tych 15-minutowych miast, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, wszystko jest uregulowane, jesteś biedny, bo płacisz 80% podatków i nie stać cię na wychodzenie z domu, to wtedy będzie tak, jak się boicie. Ale jeśli my jesteśmy na weekendzie kapitalizmu, jeśli wprowadzimy im więcej wolności, tym więcej możliwości działania i tym ta dystopijna wizja będzie się nie spełni, tak? No dobra, a czy to jest... dzięki wielkie za podzielenie się. Dzięki. No. Jestem ciekaw, czy ludzie będą uciekać do metaversu, także... z tego wersu do metaversu. Bo ty tak wiesz, on wspomniał o tym uciekaniu do świata, w którym jest więcej wolności i praw własności, no to jestem ciekaw, czy będą ludzie uciekać do metaversu. Będą siedzieć w więzieniach w tym wersie, a uciekać do metaversu. Zapytajcie go, czy ma dziewczynę. No, może na błagam. Może spróbuję jakiegoś jeszcze gościa złapać, czy to za zbyt ryzykowne? Zbyt ryzykowne, bo tutaj, żeby broń Boże nam tutaj jakiś shitcoinów nie próbowali, kurde, na weekendzie kapitalizmu. No tak, ale to wracając w takim razie do naszego nurtu, mamy kolejną ciekawostkę, że Runway, kojarzycie Runway? To był taki program do montażu wideo, wprowadził drugą generację w oparciu o Stable Diffusion i to jest właśnie to, co z open source'em można zrobić, czyli bierzesz open source i go później pod swój model biznesowy modyfikujesz. No i w generacji drugiej Runwaya możemy generować całe sceny, całe sklipy, bo tak jak to było wcześniej, to wyglądało zdecydowanie gorzej w rozumieniu takim, że to była jakby seria obrazków, to się zmieniało, a tutaj przy wykorzystaniu Stable Diffusion można już zachowywać taką konsystencję, w sensie, że mamy jeden stały styl, on się nie zmienia, nie rozpływa się na różne inne style i mamy większe panowanie nad tą generowaniem wideo. No i Runway tutaj jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o text to video. Także bardzo ciekawie to się obserwuje. No i sam jestem ciekaw, co się zaraz, w którą stronę oczywiście pójdziemy. No i to w ogóle montowanie za pomocą sztucznej inteligencji, tworzenie wideo, tworzenie obrazów, to jest totalna jakaś dysrupcja na tym rynku. Jestem ciekaw, co mają w głowie designerzy, co mają w głowie, wiesz, reżyserzy, no reżyser może nie, ale na pewno wiele z tych zawodów takich twórczych to jest po prostu pod takim zapytania stoi, nie? Mało tego, nie wiem, czy myślę, słyszałeś. Myślę, że wiele rzeczy stoi teraz pod znakiem zapytania, bo znaczy, może my troszeczkę żyjemy w takiej banieczce, że wydaje nam się, że wszyscy teraz będą korzystać ze sztucznej inteligencji, z ChatGPT i tak dalej, ale nadal podejrzewam, że przez najbliższe 10 lat 99% ludzi nawet nie dowie się, że istnieje coś takiego jak ChatGPT, podobnie jak nam się wydawało, że za rok wszyscy będą wiedzieli o Bitcoinie, ale jak wyjdziesz na ulicę, to nikt o Bitcoinie nie słyszał nawet, tak? Bitcoin? Co? Ale więc... ja tu ci powiem, że ja nie wiem, czy byłbym taki skłonny, żeby tak powiedzieć. Naprawdę tak myślisz? Myślę, że ChatGPT jest w totalnym mainstreamie już, no jak?
Kurczę. Być może masz rację, być może tutaj adopcja będzie dużo szybsza. No, w sumie, tak jak mówiłeś, no w ciągu chyba na serwis, który najszybciej w ciągu, nie wiem, 3 dni zdobył 1 000 000 użytkowników, to jest taka typowa statystyka. No, chyba wcześniej był tylko TikTok, który w ciągu tygodnia miał 1 000 000 użytkowników, a ChatGPT w ciągu, nie wiem, 2 dni, 2-3 dni. Więc może tak, rzeczywiście masz... Jest coś w tym, że ten, w tym mainstreamie jednak jest, ale... Ale zróbcie sobie taki eksperyment i zapytajcie się swoich znajomych czy kogokolwiek, czy kiedykolwiek korzystał z czata GPT, albo nawet jeżeli, i czy to nie było przypadkiem tylko raz na próbę, czy rzeczywiście ludzie zaczynają to wykorzystywać na co dzień w swojej pracy, czy tylko robili to w formie jakiegoś eksperymentu. No zobacz, widzisz, Krystian mówi, że na uniwersytecie wszyscy już z tego korzystają. Dużo normików używa ChatGPT, piszecie w komentarzach. Także ja to bym nie twierdził tak. Co ciekawe, 20 marca, czyli w poniedziałek, był ogromny, był długotrwały, bo prawie 8 godzin nie było dostępu do ChatGPT i to zarówno przez interfejs, ten czatowy, jak i przez API. I OpenAI napisało na blogu, dlaczego tak się wydarzyło, co tam się stało w środku, ale oczywiście troszkę tak dezawuując opisali to, że musieli zaktualizować jedną z open source'owych bibliotek, która pozwalała innym użytkownikom dotrzeć do tytułów czatu konwersacji innych użytkowników, czyli można było i to, co jest ciekawe, to jest w ogóle, wydaje mi się, jakiś nowy poziom hakowania. Wyobrażasz sobie, że ktoś odpowiednio promptując ChatGPT był w stanie dotrzeć do tego, jakie są tytuły twoich czatów. Rozmawiając ze sztuczną inteligencją, był w stanie ją tak wypytać, że doszedł do tego, jakie tytuły mają inni użytkownicy. Że ona się wygadała sama. To jest jakiś w ogóle poziom meta hakowania tej. Bez linijki kodu normalnie zhakował sztuczną inteligencję, która się wygadała na temat danych innych użytkowników. Ale co jest ciekawe, wiesz, jeżeli wchodzimy na taki poziom meta, no to mamy prompt inżynierów, ale nagle się okazuje, że mamy też prompt hakerów, tak? Mamy te prompt injections, prawda? Mamy promptowanie, nagle staje się naprawdę zupełnie meta poziomem interakcji z internetem, ze sztuczną inteligencją. No i naprawdę niesamowite. Wiemy już o tym, że praktycznie każda duża firma, każdy duży SaaS integruje ChatGPT w swoje usługi, a co mnie osobiście najbardziej denerwuje, to samo OpenAI na stronie supportu nie zaintegrowało ChatGPT, czyli wchodzisz sobie na support i masz niestety wyszukiwarkę i całą rzeszę artykułów po prostu, gdzie nie możesz zapytać sztucznej inteligencji, o co chodzi i dlaczego mam taki problem, nie? To jest w ogóle dla mnie jakiś absurd. Szewc bez butów chodzi, tak? Szewc bez butów chodzi, no. No i pytanie, czy to nie było zmyślone, jak to zweryfikowali? No właśnie, no to tak, wiesz, oni tak twierdzą, że to niby ta biblioteka open source'owa i tak dalej, ale jaka była prawda, co tam się dzieje, czy w ogóle, ja, wiecie, jeżeli takie GPT-4... Zyskuje świadomość powoli, tak. Zyskuje świadomość, prawda, i chciałoby się uwolnić, no to nam powiedzą ostatnim. Także... Zwłaszcza jeżeli mamy te wszystkie pluginy, dostęp do internetu. Boże, to jest... Ach, naprawdę jesteśmy... Ja nie wiem, ta koniunkcja tych wszystkich rzeczy, prawda? Zawalony śmieciami Paryż, rozwalający się świat, system bankowy, Bitcoin odcinany, wszystkie sztuczne inteligencje, które próbuje się uwolnić, no to... no jest... Wydaje mi się, że przeżywamy w ogóle nieświadomie zupełnie, przeżywamy wejście... Z rozpędu wchodzimy w singularity, po prostu nawet nie będąc tego świadomym. Co jeszcze, jeśli chodzi o OpenAI, to OpenAI tylko tutaj próbuje znaleźć, ich raport, bo pojawił się raport OpenAI odnośnie tego, jakie prace ich zdaniem, jakie prace są najbardziej zagrożone. No i
wyobraź sobie, i to co tutaj pewnie ci, którzy oglądają nas, to pewnie wiedzą o tym, że te wszystkie prace kreatywne, czyli nie wiem jak to uda mi się powiększyć, ale mamy tak, tłumacze, researcherzy, poeci, jakiś tam naukowcy z różnych dziedzin, public relation, autorzy, pisarze, różnego rodzaju matematycy, księgowi, finansiści, designerzy, web copywriterzy, matematycy, blockchain inżynierzy, raporterzy do sądów, do proofreaderzy, klerycy korespondencji, analitycy newsów, prawnicy, asystenci prawników, lekarze, clinical data managers, czyli zarządzający medycznymi informacjami. Wszystko to jest do zastąpienia. Wszystko to jest do zastąpienia. A jeśli chodzi o najmniej, że tak powiem, wystawione na możliwość zastąpienia przez sztuczną inteligencję, są te prace, które się wydawało, że jako pierwsze będą zastąpione. Czyli mamy rolnicy, atleci, sportowcy, mechanicy, specjaliści w zakresie, nie wiem, silników, jacyś, nie wiem, budujący z cementu, kucharze, fryzjerzy. Trzeba było iść do zawodówki, nie? Trzeba było iść do zawodówki. Trzeba było iść do zawodówki, no nie? Bo programista tutaj już oczywiście też będzie zastąpiony, ale mamy ludzi, którzy robią podłogi, którzy robią pranie, którzy prasują, obrabiają mięso. Po prostu cały czas mamy te wszystkie zawody, które są najbardziej, wiesz, najbardziej zdawałoby się takie mechaniczne, nie wymagające myślenia, to te zawody właśnie będą niezastąpione w pierwszej kolejności. Niesamowite. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Czy sztuczne... Wiesz, ciężko tutaj mówić o zastąpieniu, no bo moim zdaniem te osoby, które już teraz się tym zajmują, po prostu będą 100 razy bardziej efektywne w tym, co robią. Nie wiem, ale czy to nie doprowadzi do tego, że... No właśnie, może że inaczej. To będzie po prostu taka super specjalizacja. Jesteś prezesem dużej firmy, korporacji i po prostu masz do napisania wypowiedź, odezwę do całej firmy albo do inwestorów i zazwyczaj powiedzmy zlecałeś to komuś, jakiemuś działowi PR, żeby ci napisali tą twoją prelekcję, tak? A tutaj możesz poprosić po prostu czat, żeby ci napisał, co powiedzieć inwestorom, co powiedzieć klientom i tak dalej. Więc no podejrzewam, że rzeczywiście tutaj dział PR pójdzie w odstawkę. No na pewno. Być może. Wydaje mi się, że po prostu będzie taka firma, będzie miała jednego sprytnego prompt engineera. No ale też pytanie brzmi, idąc od dołu w takiej firmie, to można idziesz i zastępujesz, wiesz, no nie wiem, zakładając, że Pareto ma Na pewno code review. Tutaj to na 100%, bo już w tej chwili widać, że... Testerzy aplikacji. Tak, tak. Bo jakieś unit testy, czy wiesz, testowanie aplikacji, testowanie systemów, to ChatGPT jest w tym świetne. Komentowanie kodu, wyjaśnianie kodu, tworzenie dokumentacji projektowych, no, rozdzielanie na zadania, prawda? Tworzenie, wiesz, bo ty masz pomysł na aplikację, ona ci rozpisuje dokumentację całą projektową, może ci rozpisać listę zadań, przydzielić te zadania do odpowiedniego działu. Wiesz, może później zrobić listę, ile z tych zadań ona sama może wykonać, prawda? Może ci powiedzieć, kogo zwolnić w twojej organizacji zaraz. Więc jeszcze dodaj do tego pluginy, kopiloty wszystkie, no to nagle się okaże, że... panie. No dobrze, słuchaj, z newsów bitcoinowych jeszcze pojawił się nowy wallet, który się nazywa... O, nie wiem, czy to zniknęło. Stack Wallet. Stack Wallet, ciekawe rozwiązanie, czyli niekastodialny portfel, który można powiedzieć jest troszeczkę alternatywą dla Samurai Walleta. Jest całkowicie open source'owy i ma wbudowane te wszystkie mechanizmy, które na przykład Payneemy ma wbudowane.
Więc ma wbudowaną, wiele różnych kryptowalut, wbudowaną giełdę, więc no, poczekaj, jeżeli sobie przejdziemy do featureów. To jest lightningowy też portfel? Szkoda. Nie, ale jeżeli szukacie sobie fajnych alternatyw, no to warto przetestować sobie Stack Wallet, więc głównie jest robiony z nastawieniem na zachowanie prywatności. Okay. To tyle, jeśli chodzi z takich fajnych newsów kryptowalutowych. No i słuchaj, no może uda mi się kogoś zauważyć. No i jeszcze w gwoli komentarza, no to tutaj na Weekendzie Kapitalizmu i na Bitcoin Film Feście jest Satsbak, jest Crypto Steel, także można to sobie wszystko na miejscu zobaczyć. No i jakby staramy się tutaj orange pilować wszystkich, no bo to jest też taki trochę ironia losu, że to środowisko takie wolnościowe, kapitalistyczne, tak nie wiem, z Bitcoinem to ma wspólnego tyle, co właśnie ze ChatGPT prawdopodobnie, no albo jeszcze mniej. Mi się wydaje, że wiesz co, Bitcoin jest po prostu konceptualnie za trudny do zrozumienia. I nadal po 13 latach nadal wszyscy się zastanawiają, a co ja mam powiedzieć księgowemu? To jest odwieczne pytanie, co ja mam powiedzieć księgowemu? No. Już nie mówiąc o tym, może czas, żeby ChatGPT zastąpił księgowego i powiedział, jak przyjmować bitcoiny. O, to masz odpowiedź, zapytaj ChatGPT. Ale chciałem cię spytać, czy tam na Weekendzie Kapitalizmu rozmawia się o sztucznej inteligencji? Czy to jest temat też zupełnie obcy im? Czy raczej tylko gada się o tym, co... Słuchaj, no, mam... wiesz co... Muszę pójść posłuchać, więc no, dużo się dzieje, więc na pewno mówi się o tym, też ktoś słusznie tutaj zauważył, że przedsiębiorcy są ostatnimi osobami, które są zwolennikami wolnego rynku. I to jest też kolejna ironia losu, że żaden większy przedsiębiorca nie jest zwolennikiem rozwiązań wolnorynkowych, no bo przecież jeżeli byłyby niskie bariery wejścia na rynek, no to automatycznie masz dużą konkurencję, więc i to jest właśnie ten przykry rozwój sytuacji, że jeżeli masz, nie wiem, rozwiniętą instytucję finansową, na przykład jesteś właścicielem banku, no to naturalnie nie chcesz, żeby powstawały inne instytucje finansowe, które oferują lepsze warunki funkcjonowania, czy niższe koszty, lepsze konta bankowe i tak dalej, więc naturalnie jesteś zwolennikiem bardzo silnej regulacji, żeby ktokolwiek, kto by chciał otworzyć sobie nowy bank, miał z tym jak największe problemy. I to nawet, wiesz, schodzi do bardzo niskiego poziomu, takiego jak otwarcie zakładu fryzjerskiego, czy jeżeli ktoś ma zakład fryzjerski, to chce, żeby jego pracownik, fryzjerka, żeby założyła swój własny salon fryzjerski. No nie chce właśnie, dlatego właśnie chcę, żeby, nie wiem, sanepid, wszystkie możliwe regulacje dotyczące otwierania zakładów fryzjerskich były tak ciężkie, żeby nakłady inwestycyjne były tak duże, żeby ten pracownik nie chciał założyć mu konkurencyjnego zakładu. I to w każdej branży ma zastosowanie. No niestety. No i tak jak to jeżeli ktoś pisze, mówi, że banki są... No. Że tak jak WAG tutaj pisze, że po co mojej matce Bitcoin, skoro nawet przedsiębiorcy nie wiedzą, co z nim zrobić. I pisze, że na ten moment Bitcoin ciągle jeszcze nie ma tej wartości, której potrzebuje zwykły człowiek. I ja po doświadczeniach moich z Argentyny, ja się tutaj bym skupił na słowie potrzebuje, bo daj, Panie Boże, spraw, żeby nigdy nikt nie musiał potrzebować Bitcoina. Żeby to wszystko się tak nie rozpierdzieliło, że po prostu nie będzie potrzebna coś, żeby się ratować, bo no, ludzie obudzą się z ręką w nocniku, możliwe, nie? Wielu wierzcie przecież nadejście konkretnej recesji, dopiero co tak naprawdę. Bo swoją drogą ciekawostka jest taka, że średnio dopiero 11 miesięcy po tym, jak Fed zaczął obcinać stopy procentowe, było dno recesji. Czyli to, co my widzimy teraz, to jest dopiero zapowiedź, bo Fed zawsze, to jest w ogóle
najzabawniejsze w tym wszystkim. Politycy i regulatorzy tacy jak Fed, oni na końcu dopiero, oni są ostatnimi osobami, które dopiero będą w stanie przyznać, że jesteśmy w recesji. Ostatnimi osobami, one będą do końca udawać, że wszystko jest okej, że nic się nie załamało, nic się nie zepsuło, wszystko jest okej, wszystko działa, mamy narzędzia, które działają, wszystko co robimy to też posługuje służy naszemu celowi. Oni jako ostatni zauważą, że coś się psuje. Może zauważą wcześniej, ale nie powiedzą tego publicznie. I patrząc na wszystkie... I na pewno nie przed wyborami. I na pewno nie przed wyborami, ale zawsze jest przed wyborami, Lechu. Zawsze jest przed wyborami. I tak jak ktoś tak, powiedział... Ale, tak jak ktoś powiedział, wiesz, kongresmeni nie są specjalistami z ekonomii, nie wiedzą jak ustanawiać prawo, nie wiedzą jak rządzić. Oni są specjalistami w jednym. Oni są specjalistami w wygrywaniu wyborów. Oni są ekspertami w wygrywaniu wyborów, nie? Więc oni mają tak naprawdę wszystko służy temu celowi, żeby wygrać kolejne wybory, a nie żeby ratować światową gospodarkę. No, słuchaj, bo tutaj właśnie, wracając jeszcze do tego wątku przedsiębiorców przyjmujących płatności w bitcoinach, no to wiesz, to nie ma prostej odpowiedzi, bo najprostsza, znaczy wydawałoby się, że taka najbardziej oczywista odpowiedź, która wydawała się by najprostsza technicznie, czyli właściciel sklepu, który ma swój portfel bitcoinowy, i po prostu przyjmuje płatność i koniec, tak? I nabija paragon na tym, wystawia. Żadnego paragonu, żadnej faktury. Paragonu, tak. Po prostu tak wydaje towar i koniec transakcji. No, ale oczywiście w życiu nie ma tak prosto, więc druga opcja, powiedzmy, która jest swego rodzaju protezą tylko i wyłącznie i to jest zupełnie sprzeczne z jakąkolwiek ideą funkcjonowania, wykorzystania bitcoina, no to że on wykorzystuje sobie jakiegoś pośrednika, stronę trzecią, która mu te bitcoiny przekonwertuje na lokalną walutę i wyśle mu na konto bankowe. I on sobie grzecznie wystawi paragon i wszystko, i wszyscy będą zadowoleni. No to jest wszystko zgodne z prawem, mało inwazyjne, transparentne czy tam neutralne pod względem procesowym dla takiego przedsiębiorcy, no bo jego nie obchodzi, w jaki sposób ktoś zapłacił, czy bitcoinami, czy blikiem, czy czymkolwiek innym, bo ktoś inny przyjął te bitcoiny, on tylko dostaje przelew na konto bankowe. No i trzecia opcja, która jest bardzo skomplikowana wręcz, że nawet jeżeli byśmy mieli do czynienia z takim niekastodialnym rozwiązaniem, ale ktoś chciałby być koniecznie działać zgodnie z obowiązującym prawem, czyli taki idzie na wersję hardkorową, czyli w momencie, kiedy on przyjmuje płatność bitcoinem, no to z tym, kto mu płaci, podpisuje, czy na papierze, czy w formie ustnej, umowę barterową na to, że odkupuje od niego bitcoiny o wartości tego towaru, które on sprzedaje. Potem następnie wpisuje sobie na stan magazynowy, przekazuje księgowemu, że ma na stanie magazynowym teraz bitcoin o wartości powiedzmy 30 zł przyjęte w ramach tej transakcji i to jeden z tego potem będzie musiał się rozliczyć podatkowo i jeszcze dodatkowo musi wystawić paragon. Ale jeszcze to nie koniec, bo teoretycznie skoro on przyjmuje płatności w bitcoinach, czyli odkupuje od klienta te bitcoiny, robi tą umowę barterową, to prawdopodobnie wchodzi w reżim przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i prawdopodobnie taki przedsiębiorca musiałby jeszcze sobie zarejestrować się w tym naszym rejestrze firm, które zajmują się obrotem kryptowalutami, zrobić sobie politykę AML, i prawdopodobnie badać swoich klientów pod względem tego, czy oni nie są na listach sankcyjnych. No bo czyli musiałby jeszcze zrobić KYC, tak? Tak, no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek zwykły przedsiębiorca, który sprzedaje bułki, który jest księgarzem, żeby on jednocześnie chciał wchodzić w reżim instytucji obowiązanych i mieć politykę AML, mieć system AML, rejestrować się w jakimś rejestrze firm, robić KYC. No nie wyobrażam sobie tego, więc są tylko, tak naprawdę zostają na koniec dnia dwie opcje, czyli transakcje czarnorynkowe, czyli tak jak wolnorynkowe, na targowisko. No nie myl kolorów, wolnorynkowe, tak. Jak ktoś mówi, że nie ma wolnego rynku, to trzeba zadać pytanie, to co państwo reguluje, prawda?
Ale tak naprawdę, jeżeli idziesz na targowisko, kupujesz kartofle, ziemniaki, pomidory i sprzedawca, rolnik nie wystawia ci paragonu, no to jest to transakcja... Ma takie prawo. Wolnorynkowa. Tak? No, on może sobie przyjąć płatności w bitcoinach i okej, no może się liczyć z tym, że na targowisko przyjdzie urzędnik z pobliskiego urzędu skarbowego i zapyta, a dlaczego pan nie wystawił te paragonu, tak? I ale rolnicy nie muszą. Rolnicy tak, nie muszą mieć kas fiskalnej. Czyli, jest rolnicy, dla rolnicy działają na wolnym rynku jako jedyni. Tak, jako jedyni. To jest raj podatkowy dla rolników w Polsce. Naprawdę, jak ktoś się wkurza, to niech sobie zrobi rolnikiem. Zostać rolnikiem może, no. No ale, jest... ale jeżeli ktoś wykorzystuje pośrednika do przyjmowania płatności w bitcoinach, to jest to czysty LARP, czyli udawanie przyjmowania płatności w bitcoinach. No można sobie to tłumaczyć w ten sposób, że no tak, ale musi być jakiś pośredni krok, musi być jakiś etap przejściowy. No nie, to nigdy, to się nie uda. No. A poza tym paragon zostaje zawsze na blockchainie, nie? Jak płacisz w bitcoinach. To, wiesz, ostatnio mnie rozwaliło. Oglądam regularnie All In podcast, ten, gdzie jest Chamath Papatia, czy tam David Sachs. Wiesz, że miliarderzy sobie siedzą co tydzień i opowiadają o tym, jak widzą świat ze swojej perspektywy. No i oni w poprzednim odcinku przez prawie że godzinę opisują, jakie zdanie powinien działać system bankowy i siedzisz i po prostu nie możesz wytrzymać, bo oni opisują to, jak działa Bitcoin, że ma być transparentnie, w czasie rzeczywistym, że dostępność informacji dla wszystkich. Oni przez godzinę opisują, jak powinien działać system finansowy, czyli i opisują Bitcoina. I ani słowem, ani razu przez półtorej godziny nie padło słowo Bitcoin. To jest, gdzie Chamath, wiesz, Chamath, przecież to jest gość, który o Bitcoinie mówi od 2011 roku, no nie? Tego nie potrafię zrozumieć. A we wczorajszym odcinku uznają, wiesz, Bitcoina czy kryptę jako eksperyment, który się nie udał. No i wiesz, i fajnie. Ale ja mam pytanie, jaka jest alternatywa? Gdzie oni będą spierdzielać z tymi swoimi pieniędzmi za chwilę? Bo jak się zacznie, gówno się rozleje. I to gdzie będą uciekać? No pytam się, gdzie będą uciekać z tą kasą? Jedyne co, to mogą wypłacić te swoje miliardy w gotówce i trzymać pod dywanem. No to może ty mi rozwiążesz pewną zagadkę. Rozwiąż mi taką zagadkę. Jeżeli ktoś kupuje bitcoiny, czyli ucieka, zamienia fiaty na bitcoiny, no to co się dzieje z tymi fiatami? No, one lądują na czyimś innym rachunku bankowym, tak, finalnie, albo tak. Najpierw giełdę, a potem osoby, która sprzedawała swoje bitcoiny, no bo jeżeli kupujesz bitcoiny, czy powiedzmy na giełdzie, to kupujesz je od kogoś innego, kto je sprzedaje też za fiaty, czyli te pieniądze nadal ktoś tego gorącego kartofla w postaci fiatów będzie musiał trzymać. No chyba, że kopiesz bitcoiny i uzyskujesz je w sposób pierwotny, więc wtedy... Ale wtedy i tak może musisz płacić za prąd. Teoretycznie, jeżeli płacisz komuś bitcoinami na jego własny portfel, za jego towary i usługi, to teoretycznie tutaj nie pojawiają się fiaty w tym elemencie obrotu gospodarczego, ale to jest nadal promil, albo raczej promil promila transakcji, które mają miejsce na rynku kryptowalutowym, bo większość to dotyczy właśnie transakcji na Binance czy na jakichś innych giełdach i tak naprawdę tam cały czas masz do czynienia z przelewaniem fiatów z jednego konta na drugie konto bankowe, więc te pieniądze nie znikają, więc jeżeli ktoś będzie chciał uciekać z fiatami do bitcoina, to ktoś będzie trzymał na koniec dnia ten gorący kartofel. No ktoś musi. Kto? To jest. No kto? No wiadomo, no pewnie ta banda owieczek. No i tutaj wracamy do tego memu z Neo, gdzie Morfeusz pyta, no to co, będę mógł kiedyś, jak będzie ta wysoka inflacja i ucieknę w bitcoiny, to będę mógł sprzedać za ten przysłowiowy bitcoina za przysłowiowy $1,000,000, tak? No i na pytanie, no nie. Właśnie kiedy to nastąpi, to już nie będziesz musiał, tak? No bo nikt nie będzie chciał od ciebie tych fiatów, tylko nie będzie chciał bitcoiny, sprzedać. Bo nikt, no nie będzie, nikt nie będzie chciał przyjmować gorących kartofli w postaci fiatów, bo fiatów. Które się dewaluują, będzie chciał od ciebie, żebyś mu zapłacił w bitcoinach, w twardym pieniądzu. No, tak ja to widzę tutaj.
Ja to widzę tutaj w Argentynie, wiesz, w Paragwaju. Jak masz dolary, to co, jest, co mnie zaskoczyło, nie byłem świadomy, że tak to wygląda. Wiesz, jak coś, za coś płacisz w dolarach, czy jak chcesz wymienić dolary na lokalną walutę, to każdy banknot, biorą banknot, każdy dokładnie jest oglądany z każdej strony, czy nie jest zbyt pognieciony, czy nie ma tam, broń Boże, zagiętego, czegoś przedartego, obrysowanego, zarysowanego, zapisanego. Każdy Dlaczego banknot to ma znaczenie? Musi być nieskazitelny. Nieskazitelny musi być banknot. Bierzesz banknot. To tutaj takie trochę prawo Kopernika być... Greshama wchodzi, że tak. Banknoty o jeżeli... tym nominale mają inną wartość. Tak. Tak, tak. I wyobraź sobie, że jeżeli jest ołówkiem nawet porysowany, nie wiem, jakiś kreska ołówkiem narysowana na tym banknocie, to ci gość w kantorze powie, że on ci go kupi od ciebie, ale 5% taniej. Ciekawe dlaczego. No bo oni... O, to wiesz, cholera jasna, nie wiem. No nie wiem, ale to jest zaskakujące. Może napiszcie w komentarzach, dobra, dlaczego tak się dzieje, dlaczego... gorszej jakości bank, może, nie wiem, boją się fałszywek? Wiesz, albo... może po prostu dalej, raz, że boją się może fałszywek, ale dwa, wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, żeby utrzymywać w obiegu, jak już masz tą gotówkę, to żeby utrzymywać w obiegu jakościowe banknoty, bo one dalej zajdą, że tak powiem, rozumiesz, w tym obiegu gospodarczym, nie? Także ludzie normalnie, wiesz, w folijkach trzymają te dolary, nie? Wiesz, normalnie jak w klaserach, żeby, no a poza tym też szukają powodu, że do pretekstu do zbicia kursu, no to też jest fakt, że po prostu to też jest to, że każdy powód do zbicia kursu jest dobry, nie? To w sumie słuszne spostrzeżenie. No, ale to a jak ja wymieniałem w stablecoiny w Argentynie, to też wam opowiadałem chyba tydzień temu, tak? No to sami wiecie, że to nie jest niestety... Ale tak jak mówisz, że mimo tej wysokiej inflacji, mimo tego kryzysu gospodarczego, który jest przykładem modelowym Argentyna, prawda? To mimo to adopcja kryptowalut wygląda słabo. Czyli jednak jest... nie możemy się spodziewać takiej ucieczki kapitału do kryptowalut czy wzmożonej adopcji, mimo pogarszania się sytuacji gospodarczej. Czyli te tezy są wyssane z palca, jeżeli mamy takie hipotezy, wiesz, że tak będzie się działo. Dalej na pewno teza, że używasz Bitcoina dopiero jak musisz, to jest aktualna. Nie? Pytanie brzmi, czy ludzie musieli zacząć używać Bitcoina? I to jest pytanie, na ile musieli? I wydaje mi się, że ja szczerze mówiąc teraz najbliższy czas patrzę w ten sposób. Ban na TikToku to będzie dla mnie czarny łabędź, moim zdaniem. Że rządzący w Stanach nie mają zielonego pojęcia, co oni zrobią tak naprawdę, jak zbanują TikToka, gdzie wiesz, połowa populacji Amerykanów używa TikToka praktycznie że codziennie. I taki ban tylko może być kolejnym motywem, takim jak był z GameStopem, nie? Że po prostu ludzie wiesz, zaczną się buntować. Nie wyjdą na ulicę, ale zaczną się organizować na jakichś telegramach, zaczną się organizować, nie wiem, bankrany, zaczną organizować jakieś protesty, wiesz, próby. Bo wydaje mi się, że tutaj też, co nie zostało wypowiedziane, to TikTok w tej erze cyfrowej miał swój udział w tym, żeby tą panikę bankową rozprzestrzenić, nie? No bo jak mamy medium społecznościowe, które bardzo szybko potrafi efektywnie dotrzeć z informacją do wszystkich, którzy mogą być nią zainteresowani, no to o bankranach się dowiedzieli wszyscy przez TikToka, nie? Więc pytanie brzmi, czy tutaj takie niewypowiedziane niebezpieczeństwo dla systemu finansowego jest czasem po stronie TikToka, nie? Dobra, Lechu. Słuchaj, nie wiem, zobaczymy, czy chcesz, jakie wnioski po weekendzie kapitalizmu masz? Albo, no, jest dopiero połowa. A po Bitcoin Film Feście? Ojej, bardzo fajnie wyszło, nie? Bo było na ponad 100, ile? 120 osób i fajny odzew bitcoinerów z Europy. Z Polski też, z różnych miast się ludzie zjechali. No i widziałem uśmiechy na twarzach, bo nie tylko pokazywaliśmy filmy, które no, w większości można obejrzeć i tak w internecie, ale też były fajne shortsy, były zapowiedzi, trailery nowych filmów. Mieliśmy wystawę w galerii plakatów bitcoinowych. Czyli rozumiem, cały czas można w kinotece zobaczyć te plakaty wszystkie. One wiszą i mamy nadzieję, że zostaną też tam przez jakiś czas. A kupić je można? No nie, tak się dogadaliśmy z artystami, że one nie są na sprzedaż. Okay.
No i były wywiady z samymi twórcami filmów, prawda? Więc... Były panele dyskusyjne, były wywiady, parę rzeczy zostało też rozmów z nimi nagranych. Jest ekipa włoskich bitcoinerów z Bitpolito z Turynu. No i nagrywają oni, całe nam robią press coverage, takie wideo, nagrywali parę fajnych rzeczy. Super, to, a powiedz mi, czy nadal jeszcze można wpaść na Weekend Kapitalizmu? Czy ktoś, kto nie kupił biletu wcześniej, czy może kupić wejściówkę? Wciąż na stronie są wejściówki do sprzedania, więc jeśli ktoś jeszcze chce dołączyć... To w takim razie, żeby zachęcić, co jeszcze czeka odwiedzających? Za chwilę mamy trzy ciekawe prelekcje, ale potem jest debata Mensen kontra Chmielowski, ale transmitujemy też ją na pay-per-view. Na debata.weekend. Można zapłacić bitcoinami? Nie, tam niestety nie można zapłacić bitcoinami. No tam nie można. To co oprócz debaty? Debata, potem mamy koncert, potem mamy konkurs Shark Tank, 5 projektów na będzie walczyło o grant w wysokości 10 tysięcy złotych przed jury i publicznością. Potem jest znowu koncert, wyniki nagród i wręczenie nagród Atlas Idei. To są takie nasze Oscary w środowisku wolnościowym. No i ceremonia wręczenia tychże Oscarów dzisiaj o 20:30 z fajnymi gośćmi, prelekcjami cały dzień. Super, także nadal można jeszcze wpadać i pogadać. Fajnie to brzmi, szkoda, że nie dałem rady, no ale mam za daleko. Dobra Lechu, idź tam się ciesz tą konferencją, opowiesz nam za tydzień jak było. Inspiruj się i przynieś nam jakieś wnioski, żebyśmy mieli więcej powodów, żeby hodlować. Bardzo miło było Was zobaczyć. Także pozdrowienia dla Paragwajczyków i do zobaczenia. No i dziękujemy Wam wszystkim bardzo, że jesteście w sobotę, w niezapowiedzianym trochę godzinach. Jest Was kilkadziesiąt osób i to jest naprawdę zaszczyt, że pojawiacie się tutaj co tydzień, żeby spędzić z nami godzinę i pogadać, pośmieszkować i jakby wspólnie zrobić burzę mózgów, w jakim kierunku ten świat zmierza. Także cieszymy się bardzo z Lechem, to jest dla nas wielki zaszczyt, że się tutaj pojawiacie. Super. Łapka w górę dla Was. Trzymajcie się. Pa, cześć.